Witam z retropiwnicy. Dziś kolejny raz podłączyłem, wydaje mi się, jeden z ciekawszych komputerów, jaki mam w kolekcji, czyli taki oparty o procesor Intel 486DX4. Akurat mam dwa takie komputery o zbliżonej konfiguracji. No i dzisiaj padło na ten w wersji z kartą graficzną na VLB, ponieważ będziemy ogrywać gierkę DOS-ową, więc idealnie ten sprzęt tutaj mi pasuje. Także to, co widzicie, wykorzystamy ten właśnie konfig do uruchomienia pewnej gry, o której za moment. Najpierw dodam to, że już wcześniej próbowałem ten tytuł odpalać i niestety jakiś był tam problem z dźwiękiem, kompletnie nic nie było słychać z głośników. Mam tutaj zainstalowane oryginalne sterowniki od Sound Blastera, no i prawdopodobnie one są tutaj przyczyną. Dlatego w tym momencie komputer mam już uruchomiony w troszkę inny sposób. Jako że jest tutaj DOS 6.22, przy uruchamianiu wcisnąłem F8, pominąłem większość ładowanych do pamięci sterowników, zostawiłem tylko te podstawowe. No i dzięki temu, jak już ten system załadował w takiej minimalnej konfiguracji, po prostu uruchomiłem Unisound, czyli ten uniwersalny sterownik do kart dźwiękowych na ISA, do kart Plug and Play. No i wiem, że na tym sterowniku akurat w grze nie będzie problemów, nie powinno ich być, bo już kiedyś tak sobie przetestowałem, że to faktycznie działa. Zatem przejdźmy może do samej gry, już wam pokazuję, co to za tytuł. Otóż tym tytułem jest gra Crazy Drake. Taka dosyć kolorowa, sympatyczna się wydaje. Myślę, że możemy sobie dzisiaj troszeczkę zagrać. Zatem odpalamy. Głośniczek podłączony, wszystko podłączone. Ja mam dzisiaj swój dodatkowy monitor. Wy oczywiście główny podgląd macie z Grabbera. Zatem zobaczymy zaraz, czy wszystko jest dobrze ustawione, czy będzie dźwięk. Crazy Drake odpala i ja już słyszę, muzyczka ładnie gra w tle. Także jak widzicie, gierka jest dosyć taka kolorowa, no i dosyć dużo i dosyć szybko wszystko się dzieje. Zatem mam nadzieję, że ten tytuł przypadnie wam do gustu. No ale zaczynamy. Sprawdźmy, co mamy w opcjach. Muzyka włączona, dźwięki włączone. Może tylko przyciszymy leciutko muzyczkę. Mamy nawet jakiś efekt paralaksy. Możemy go w sumie włączyć. Nie wiem, czy on spowoduje na tym sprzęcie jakieś większe spowolnienie, czy nie. Zaraz zobaczymy, przekonamy się o tym. Bierzemy nową grę. No i kolejno, tak jak tutaj na easy sobie ładnie zaczniemy, tak powolutku. Zaraz wybadamy klawiszologię, którymi tutaj trzeba się posługiwać. Tak, spacja nic nie robi, enter też nic nie robi, kontrol skacze, alt strzela. No dobra, no to czyli mamy może z drugiej strony, będzie mi wygodniej lewą ręką obsługiwać kontrol alt, a prawą będziemy chodzić. Ok, skaczemy. Jak widzicie, to jest dosyć duży jest ten Drake, Crazy Drake. Sporą część ekranu zajmuje, ale gra naprawdę jest kolorowa. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to wygląda. Tutaj coś mamy, up. Nie, to chyba to musimy... dobra, już widzę. Chociaż tutaj też coś jest, patrzcie. Można coś tu zebrać, mamy strzałki też, za którymi chyba musimy iść. A i do tej windy możemy sobie wskoczyć. Auć! Gdzie mnie tu wyrzuciłeś? Teraz musimy iść tam chyba, gdzie strzałka. Łe, nie doleciałem. To jeszcze raz. Tu byliśmy. Okej. O. Teraz tu. O, tam już ktoś jest. Czyli pewnie będę musiał strzelać za moment. A, jakiś stworek kwiatowy chyba. Ale naprawdę trzeba uważać, bo dosyć szybko wszystko tutaj się przesuwa po ekranie.
i chwila nieuwagi i możemy na kogoś wejść, ktoś może nas zaatakować, a właśnie tak jak w tym momencie pojawił się nie wiadomo skąd. Nie mogę w powietrzu strzelać. Okej, to już wybadałem, że tak jest. Tak? No właśnie, ja próbuję podskoczyć i strzelić. Czyli typowy błąd. Dobra, tutaj coś da się wejść? Nawet nie wiem jak. Chyba trzeba w ten sposób sobie przeskakiwać. A do góry da się strzelać? Da się nawet do góry, a do dołu? Też się da do dołu strzelać, tylko nie wiem... Aha, doskoczy tam? Doskoczył. Dobra. Szkoda, że nie da się w podskoku strzelić. To jednak by sporo rzeczy ułatwiało. Każe mi tu zejść? Dlaczego? Aha, tutaj mogę dalej. Chorągiewka jakaś? Checkpoint czy coś w tym rodzaju? Tam coś niżej jest ewidentnie, bo to coś sobie podskakuje. Ale naboje to chyba się nie kończą z tego co widzę, więc można sobie strzelać na spokojnie. Ja tu byłem czy nie? Bo to chyba nie, te zakręty tak podobnie wyglądają, ale tu coś jest. Jakieś, co on zbiera? Jakieś jajo? Czy co? Nie wiem co to jest. No, 5000 punktów. Hops. I teraz co, na dół? Na dół, bo tutaj widzę, że możemy sobie podzbierać. Teraz też spokojnie na dół. Nie wiem dokładnie jakie wymagania ma ta gra. Ale na pewno to chyba coś będzie właśnie w okolicach 486. O, tam coś jest jeszcze. Bonus, proszę bardzo. A to, czyli teraz muszę chyba na szybko zbierać, tak? Bo pewnie mi się jakiś czas zaraz skończy. Dobra, zbieramy co się da. Ciekawe, czy za te większe jest jakoś więcej czegoś, czy... Extra time zyskałem jeszcze, tak? Na dwa razy da się skoczyć. On wtedy się złapie i podciągnie, z tego co zauważyłem. Także też się da. Ops, tutaj sporo jest. Nie no, całkiem ładny bonusik się trafił. Tu przeskoczmy. Jest tu coś? Jeszcze tu. O, chyba już czas mi się skończył, bo nie spoglądałem. A tu znowu ta winda, czyli znowu go tu wciągnie. Chodź tutaj. Puch. Dobra, teraz chyba w tą stronę powinien iść. Nie wiem, albo w drugą. Ciężko powiedzieć, bo nie ma żadnych strzałek za bardzo tu. Chyba tędy. Tam po prawej stronie coś jest, to pewnie trzeba tam po prostu doczłapać nim. No to idziemy powoli. Palec nas puści, jakby trzeba było akurat strzelić. Te motylki też sobie wszędzie tu lat. O, tam widziałem. Wskakuj tam. Nie mogę. Chyba jest za wysoko. Muszę na dwa razy pewnie. Czyli muszę tam wejść. Tu może się uda. O, dobra. Ekstra. Motylek. Okej. Dobre to jest, dobre. Podoba mi się. Kolorowe, ładne, pod dosa. Tylko nie wiem czemu gryzie się z tymi sterownikami oryginalnymi. A, tu muszę balonik chyba strącić, tak? I złapać go? Ale jak? Bo muszę chyba na balonie lecieć. O, leci. Wyżej, wyżej, bo tam coś jest chyba. O nie, a tu jaki wielki rekin był. Wypluł go. Dobra, czyli faktycznie trzeba trzymać się dosyć wysoko. Spadłem, jeszcze raz. Da się... Nie wiem tylko jak. Żeby on wyżej leciał.
Dobra, to jakoś... A myślałem, że tam te bomby, co widać w tle, myślałem, że no nie mogę tego dotknąć, ale chyba da się. Nie, no je... Gdzie tu był ten ląd, żeby wyskoczyć? No. A, czyli kawałki tak doleciałem, bo już skrócił się ten... ta odległość, którą musi... Ach, udało się. Dobra, spróbujmy dalej jeszcze skoczyć, bo tutaj nie da się, czyli musi być w prawo. Nie! To trzeba do samej krawędzi gdzieś podejść, czy co? Teraz może uda się już tam wyżej wskoczyć. No, może już po tym rekinie jest. O! Ciekawe, dokąd mnie cofnie. O nie, do tej chorągiewki, jak daleko. Ależ mnie cofnęło. No teraz na każdego się będę nadziewał. No. A tak blisko było, no po co tam skusiłem? Tutaj do góry? Nie pamiętam. A, tutaj to zbieranie. Dobra. Znowu te baloniki. Dobra, to już mniej więcej wiem, jak tu trzeba lecieć. Żeby nie spaść. No. No nie. Ale chyba... O, właśnie, od tego miejsca będzie, tak? Przynajmniej tyle dobrze. Dobra, tamten unieszkodliwiony. Okej, znowu jest ten motylek. Dobra. Nie. Najgorsze, że nie widać, dokąd trzeba skoczyć. Ja za wcześnie się wybijam i on po prostu nie dolatuje tam. Aj. I ciągle próbuję jeszcze w wyskoku strzelać. Teraz trzeba uważać, bo tu pewnie coś wyskoczy zaraz. Dobra. Skradamy się. Dobrze jest. Sezon na kaczki mamy, uwaga. Mogą strzelać. A, faktycznie. Patrzcie. Co ja miałem zrobić? Tam na górze jakiś dynamit jest. Nie wiem, co ja miałem tam zrobić. Nie przejdę tego. Można strzelać do woli, to dobre akurat. To już do perfekcji muszę opanować. Nie, ale to zawsze spadnę, no. Zawsze coś wykombinuję, że może spadnie. O, i tutaj, to chyba w tym miejscu trzeba wyczuć, gdzie faktycznie samemu puścić i trzeba by tam spaść. No trudno, nie udało się tego dalej przejść, ale
Ale gra całkiem fajna. Co wy uważacie? Znaliście ten tytuł? Jak tam wam się podoba? Szkoda, że nie dało się na drugi level dojść, ale no troszkę jest tutaj ten poziom trudności, nawet na easy nie jest wcale tak łatwo. By trzeba było kilka razy zagrać, żeby opanować niektóre elementy. Ale wydaje się całkiem sympatyczny tytuł. Także polecam, warto zagrać. No dobra, myślę, że w tym odcineczku to byłoby wszystko. Dzięki za oglądanie. No i do następnego. Cześć!